Anna Gratkowska, Krawiec. Jerzy miał pasję. Mianowicie bardzo lubił ubrań szycie. W małym palcu miał wykroje, więc szył wszystkim piękne stroje. Aż się damy zachwycały. Toż to krawiec doskonały! Przyszedł raz dzik. Chciałbym futro. Dałbyś radę tak na jutro? Ależ owszem, szybciej nawet. W szyciu futer ja mam wprawę. To nie problem jest dla jeża, więc dzik futro już przymierza. Mucha dała mu zadanie. Na bal uszyj mi przebranie. Niech nikt nie wie, że to mucha. Jeż uważnie jej wysłuchał i tak bardzo się postarał, że aż zrobił z niej komara. A z kolei pani Wronie doszył pióra na ogonie. Całkiem nowe, kolorowe. Wrona rzekła, odlotowe. I przez chwilę, niezbyt długą, mogła poczuć się papugą. Całe dnie jeż tak pracował. Projektował i cerował, dziury łatał w materiale, paniom suknie szył na bale, guzikami się zajmował i talentu nie marnował. Był najlepszy w okolicy. Lecz nie robił tajemnicy, gdy pytali go klienci. Czy to upór jest? Czy chęci? Czemu masz w tym taką wprawę? Bo mam igieł 100 w zestawie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.